Dziś ruszamy z montażem rowerka biegowego Two-Way Next. Gotowi? Start! W pudełku znajdują się widelec z przednim kołem, rama z siodełkiem i kołem, kierownica z dzwonkiem, zawieszka na drobiazgi, pas do przenoszenia, klucz montażowy, instrukcja. Zdejmujemy zacisk z widelca i tulejkę poniżej. Z ramy ściągamy górną tulejkę i wsuwamy widelec w ramę. Od góry nakładamy dwie plastikowe tulejki zdjęte wcześniej. Górna powinna schować się w dolnej. Powyżej mocujemy zacisk. Teraz wsuwamy kierownicę żłobieniem do przodu i dokręcamy ją kluczem dołączonym do zestawu. Prawidłowo skręcona kierownica ma ograniczniki, dlatego można ją przekręcić tylko do pewnego punktu. Pozostała nam regulacja wysokości siodełka. Torbę na akcesoria dla dziecka montujemy na kierownicy. Jest też coś dla rodziców. Pasek do przenoszenia rowerka. Po prostu zawieszasz go na ramieniu i możesz ruszać w świat.